Witam widzów kochanych. Zagramy sobie grę w sikiem. Dostał bufiki. On mu zrewertowali mu tę zmianę, bo kiedyś pamiętam był nerf na ten pelet na krycie. Bije teraz więcej, skalujesz to lepiej skrytym, tak? No bo im to zbufowali, ale pamiętam, że jakiś czas temu mu to zabrali też. I bo był taki moment, że Graves był grany podkryty. On w sumie miał tyle już met, potem był pamiętam Lethality, potem było z tym Gordringerem ten build na Gravesa. I nie wiedzą co z tym Gravesem zrobić, no, w jednym. Chciałem na linii go zagrać, ale było ostatnio na midzie, bo Katarina i Talon, znaczy Katarina i Yasuo, to zagramy w lesie, tym nieszczęsnym. Jeszcze na cooldown na RC spada, sporo spadł. Chyba 120, teraz jest 100. Więc fajne bufiki, no. To jest tak, że mam full AD, ale mam full AP tak naprawdę, dużo AP obrażeń mają. Może jakoś to wyjdzie? Ja chcę grać Shield Bow Infinity, aż zobaczyć jak działa. Bo oczywiście był taki Graves kiedyś grany, ale to było przed tymi zmianami na kryta, nie? Zresztą tam było jakieś Phantom Dancera jeszcze zrobić. Urdzioszki. No w dżungli logo Ulung, więc możecie się szykować już KW i... Pisać komentarz, jaki słaby ten jungler. Ale jeszcze może zaskoczę. Ja tego nie smajtuję. Golema się chyba zawsze smajtuje albo Reda. Zyra, Jean i Sandra na midzie. Ciężko coś tu zgankować. Top i mid ciężkie do zgankowania będzie. Właśnie nie jestem fanem Graysa w lesie, bo... No to jest hyper carry mimo wszystko, nie? On cieszy się jak linie wygrywają. Velina w lesie, no to jeszcze jest widzialne. Baku mogłem wziąć na szybszego krilla, jak robię full clearka. Trochę go ten nerf też zabolił, nie? Tego kajtowańska. Było jeszcze gorzej, ale... Pingi widoczne na całą mapę. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie napierdzieleć na Infinity i Shield, bo... Mogłem jakiegoś Gale Force'a zagrać, ale nie mają taki team, że jak oni się wbiją i zabiją, to jest dyntka, więc lepiej przeżyć te bicie, tak zrobiłem i pomyślałem, że ten będzie smite dobry. Chyba Ulung by go dobił, nie? Heal okej. No topie, to nie będzie Evelina coś, czy potem widzę jak Jack zagra. Na midzie solo zabił. Ten ucieka. Ona nie zrobiła kraba jeszcze. Muszę zdążyć, zanim ona tu przyjdzie. Bo nie mam prawie z żadnej linii. Myślę, że ma wizję? No ja gram pod te leczenie, ale... Idzie wave, zły moment, ale już muszę iść. On skoczy mi na twarz. O, miniony już, dlatego wiedziałem, że nic nie zrobię. Mogłem mu poczekać i może mu recall przerwać, no nie było to najlepsze, dam ward do tym. No mi tak cofnę, jakby Sejona zobaczył, nie? Dlatego tak zagrałem. Nie mam Pyrrhic Scepter? Nie wiem, nie wiem w sumie. Niepotrzebny mi heal, ja gram tego Blita. Wziąłem przyspieszenie na drugim. No, muszę jakoś pomóc, ale jak mówię, Graysom się ciężko pomaga, no. Jeszcze ciężko się pomaga na takie linie. Tu jest... Blokuje mi auto takich, których nie mam, a tutaj jest odskocznia, tu jest odskocznia na bota, muszę iść. I teraz cofają. Nawet na nabije 6 na pewno zabije, to jest też problem. Na razie nudy, no. Żałuję, że na linii tego jest, nie wiem, na topa mogę na znajdzie. Nie wiem, w sumie co ja bym na topa na Jaxa jakiegoś zrobił. No chyba nie zbordowała nawet, nie? Wszystko jest spuszowane w cholerę.
Tu sobie Lina na topie, ale ona w sumie nie ma jeszcze E, no ale ona nie będzie tak stała jak ma cooldown na tym, no nie wiem co ta Senna chce zrobić. W sumie, może na Hama byśmy zabili. No okej, okay, no bo każdy gang się musi killem kończyć, nie? Nie można kogoś spizgać do pół HP. Nie, trzeba zabić. Ja pierdziela, to jest... Nienawidzę czegoś takiego jak Grom Lasu, no. O, naprawdę chciałbym pomóc, ale widzę, że mój champion nie da rady po prostu. A TPK to sobie musisz się zmienić. Zostaje po plate'a nawet ten pop. Ona kraba robi górnego Ewelina, nie? Czemu on się wkurzy? Przecież wypchnąłem go w powrotem do tego miejsca, no ja pierdzielę. Zniszczył, myślę, atak się mnie zniszczył. Zakup też taki sobie. No wiem, że tam ward jest. No nie wiem, no, spróbuję szóstkę zrobić i coś może jakiś gang pierwszy. No się z tą Eveliną obaj farmimy. No mówię, cholernie ciężko jest, a jak oni szóstki powbijają. No nie wiem, jak ma ten zera przeżyć na midzie na przykład. Jak ta Lisandro rzuci. Dobra, trzeba coś zrobić, dobra, skupienie. Ja mam chyba szóstkę po tym ogólnie. No. Mal na bota, i on nie zdąży na midon. Widzę, że cię męczą. No. Idę tutaj. Jinx dubla dostała. Problem jest taki, że baba jest niewidzialna już. Nie pytanie, czy ona mnie widzi. Nie, ona jest tam. Nie możemy zacząć tego smoka? Smok jest fajny nawet. Shield i leczenie, ale będę mieć to i to. Ona robi heraldę, no to muszę to stradować chyba, nie? Mam nadzieję, że botom pomoże mi, nie cofnie. Mnie trochę. Chociaż szybko to nawet bije. No, tylko że zaraz się obrazi. Mam nadzieję, że robi heralda, nie idzie tutaj mi tego ukry. Bo ona może zrobić coś takiego, że to kradnie i mnie... No, raid był. Smog nie jest taki zły, ten na city się przyda. No nie gram, ten Steve wziął atak speedy w sobie. Pytanie, czy ja gram Mercę czy Attack Speed? Chciałbym Attack Speed zagrać, ale chyba Mercę za bardzo tu oddają, nie? Lissandra, Jax, Ewelina, Zyra. No Mercę jeszcze nie użyto, to w miarę dużo bije. To teraz jest ten problem, że ona jest niewidzialna, bimbały niewidzialne. O! Nie ma jeszcze R-ki jedno? Nie mogę, podejrz mnie zabija ten czwarty atak. Jaki młyn. Mają ją, nie? Nie chcę umrzeć po prostu. Nie, no nie żyje, no zawsze tu nie żyje. Nie, gdzie jest Ewelina. No i zaraz sobie wrócił do gry. Nie było to Eweliny w ogóle chyba. No, zrobię Mercy pusia gameplay, ale oddają te Mercy widzowie, zaufajcie. Pewnie całą dżunglę górną wzięła po tym, no pewnie tak. No ale nie, jest tutaj. No nie tulcie się po prostu. Kurde, ładnie to zagrali. O kurde, no to nie zabiję, już nie mam obrony to, żeby zabić. No. To się zasiedziałem, ale chcę też pokazywać, co się dzieje na mapie. Okej, okay, wracamy do tej gierki. Bo widzę, że Jaxter zabił. Znaczy...
A no muszę tutaj. A on se pali z nim. Dobra, to nie musiałem. O nie lubię tego, ale większość junglerów by to zrobiła do końca kampa i potem poszło. A ja chciałem to i to i wyszło jeszcze gorzej w sobie. Czekajcie, nie wiem, ale obrażenia z tego nie wpływają na damage miniony, nie? To zobaczymy. Znaczy w damage w dżungle miniony. A tym bocie perma puszują, to wypadałoby iść z tyłkiem. Ale na razie jest dobra gierka się zapowiada. Bo w miarę jest close, nikt nie narzuca tempa dużego, sobie mogę farmić. Ja nie będę dużo bić do infinity, nie? Bo gram taki defensywny. Ale mam nadzieję, że on odda potem, o to chodzi. Ten tak cały czas puszuje, dobra, no idę tam. Jest wyskocznie? Nie ma wyskoczni. Czyli powinien czerwonkę rzucić. Nie ma widzy. O, to jest fajne, siła Zerafa trochę. Ten czy mnie wylina zabija na tym. Na tauncie. Chyba cofamy, nie ma nic do roboty. Może Lissandra byś na topie, nie? Ona chyba będzie chciała bota dajować tak jak wcześniej. To nie zwiększa obrażeń w potwory. Nie, w moc potwory też zwiększa, okej, to jest fajne rushowanie. Nie wiedziałem, że tylko że w miniony zwiększa, no. No to nie czuć różnicy w lesie. No na bocie są takie free killki. Ale ją wypierdzieliło, ale nie ma gdzie uciec. Mog za minutę. Ładnie drużyna gra. Takie teamy to ja mogę grać gryfikiem. Początek był ciężki, ale teraz już nie wychodzą mi te dive'y na bocie, to mi się podoba. Ja też co patrzę, ten bot jest skuszowany permanentnie. Drugi Herald. A nie, ona rzuciła Heralda. Przegrała Erkę. Ale obronisz, nie? Ona ci nic nie zada. Trochę nudy, ale zaufajcie, jak gra potrwa, to potem odda. A wyjdzie, będzie miał cholernie ciężką grę, bo pierwsze dwie erki nie zabiją nic na dwóch erkach. Ja już wiem, że będzie ciężko. No tam dalej siedzi? Jak się z tobą, Ewelinie, że ona może was widzieć. Gdy zazwyczaj wiecie, zniszczycie wardy, to wiecie, że jest git. A tu zrzuciła, nie? Ward na tu. Myślę, że Ewelina idzie w sumie. No wezmę coś takiego w ciemno. Ja bym to chciał zrobić, ale Ewelin nie widzimy. Ale jak Zeraf podejdzie... Mi się wydaje, że możemy. Jak bottom nie ma bota, ja mogę wytankować trochę. Nie mam shieldbo, chciałem mieć shieldbo na tą walkę, ale 900 bije smak, nie bije 1200. Jak na to podejdzie, to ja rzucę po prostu smoke'a i na mordę, nie? Dobra, mamy dwa smoki. Recall klikam. No, teraz będzie mi cholernie ciężko zabić i nawet będę w stanie randomować tych ludzi. Tak jak mówię, można Gelforce'a złożyć, Kraken też nie jest tragiczny dla samej tej pasywki za tak speedem. Jestem ciekawy, że ten Sami tak zaczął rozpierdzielać tego topa. Ten pomógł dużo ten Zeraf mu. No podoba mi się ta synergia, że ten Zeraf erkuje bota i tak dalej, ta Jinx rakiety trafia wszystkie, ukradła mi las. Drugiego Heralda robi? Nie. Szkolować koleżankę na dół. No, nie ma szans. Nic mi nie robi. Kurde, mogę to lepiej zagrać, ale nie wiedziałem, czy baituję do końca, nie? Ten smoke screen nie był najlepszy. Tak wyszło dobrze, ale...
Mogła mnie baitować, żebym poszedł w lewo i wtedy po prostu ona by w prawo uciekła, nie wzięłaby tego, więc nie wiedziałem co ona chce zrobić, ale jak Ewelina była to zajebne. Kurde, przyjemność tak klika agresją jak ten Xer radzi, no. Ale to nie jest meta, mi się w ogóle wydaje na takie farmienie, tylko to jest bardziej gank meta na tym moment. No ale bottom rozpierdziela, to teraz mogę wszystko tylko nie do dżungli wejść na tej CS-y brać, bo ona mi wzięła od góry. To też za mnie jest shadow, muszę uważać. Objective bounty, ale to też smoki dużo dały. Golda aż tak chyba do przodu nie jesteśmy w goldzie, chociaż oni platy z bota wzięli. No, mógłbym go zrandomować tego Shujina. On puszuje dalej. No zobaczymy. Będzie uciekać, może się zabije pewnie na wieży. No, Jin trochę tak grozi dziwnie, że puszuje permanentnie tego wave'a i się dziwi, że do niego chłopy przychodzą. Dobra, Blue Ben zrobił na mida, zabawa. Może z trójkiem się nie udało zabić tego. To nie pokazuje Eveliny też, nie? Taki problem. Fajnie było to zmajdać shielda dostanę. O kurde. Bez komentarza. No nie, no bez RK nie zabiję. I mam 2k golda w plecaku. Złota złapać? To się puszuje? O, przepuszuje to. Ale nic mi nie robi, no mam po prostu 83 resista. Shieldy mam na salę tych shieldów. Trochę to nie pasuje, no bo jest Hyper Carry Jinx, ale... Na przykład ja teraz lubię sobie często Serafinu no bo cię zagrać, jak widzę, że właśnie są takie piki, bo ludzie lubią takimi pikami grać. Takimi semi AD carry, no wiecie, że robią więcej niż AD carry moim zdaniem. Na przykład masz Grace'a już w lesie, to po co ci jeszcze na AD carry Hyper Carry? To dodajesz jakieś supporta wtedy. Znaczy ja tak mówię, ale po prostu lepsza kompozycja się wtedy robi. Pewnie tego smoka tak rzucę. Nie ma Erki Ewelina, bo na mnie rzuciła. O, biedni są trochę, nie mają obrażeń, żeby zabić. Jakby to Ewelina Erki nie miała, którą zmarnowała na mnie na bocie, to by zabiła. Męczę ten turret godzinę, no ale nie mam tych itemów. No, ale tyle kasy dostałem, że opłacało się na pewno. Tu jest cienka ściana. Dobra, daj to shutdown, to dobrze, bo im morale wrócą. Nie poddadzą tego. Ja tak wiem, chamsko trochę gram, nic nie robię. Ale no... Moka mogę zrobić, żeby nie było coś, nic nie robię. Mogę całe Infinity kupię, tyle przesiedziałem w tym lesie. Ewelina była, czy mi się wydaje, o co chodzi? Mogę to na dwa smajty zrobić. No cały Infinity się kupię. No bym się cofnął. No, rzadko coś takiego widzę, że miś taki plecaczek. Pełny. Myk cały Infinity. No tylko teraz szansa, żeby ten kryt wszedł jeszcze. Ale niezłe zakupy. O kurde. A nie wiem, dziwne to jest, że ona tak spowalnia jeszcze i się... Nie podoba mi się trochę to, co się dzieje na tym. Weź sobie, ładnie go strzela Jinx, to nie będziemy źli. No chcę dipsty teraz zobaczyć.
No tak raczej z plecaczku, no mamy Soula, oni próbują jakieś trapki robić. No też nikt smak... nie, nie ma krenie. Dobra, w Zyrę można wlecić. A jak to nie uderzyło jej, lol. Ale fajne okryta dostała. Nie, jak oni nie mogą Jinx zabić, no są tak biedni. Mam się dbało jeszcze. Raczej Donzo. 500 coś tam uderzyło. Znaczy nie można było pójść kolektor jakiś Infinity i to z krytami zrobić. Ja nie wiem, ja muszę sobie zobaczyć sobie na patch note, jak wyglądał kiedyś Grace. Bo ja pamiętam, że oni mu zabrali ten damage z tych takich skrytowaniem, skalowaniem. Na 100% mu to zabrali. Znerfili mu to jakoś 2 lata temu, bo była taka meta, że Grace był pewnie nie grany i to w sumie nikt tego nie lubił. Grace podkryta właśnie. Bo tam się grało Phantom Dancera drugiego i potem Infinity się szło. Możemy zauważyć kolektora w sumie. Tak, nie mają za bardzo jak wystakować, tak chcę kryta jak najwięcej, szanse na kryta, okej. Okay. To wali więcej tych pocisków wylatuje, nie? Ale więcej pocisków dostać więcej obrażeń, jak komuś w mordę strzelam. Point blank, że tak powiem. Dodam ci wtedy już, widzę, że chcesz. Zresztą koledze. On uciekł teleportem stają, tak? Oj, zero, to ja nie wiem, jak ty się tutaj znalazłeś, kolego. Dostał na mordę. Mogą w ogóle z tych sadzonek od Zery wylić duszę do Sery? Bo nie pamiętam. No moglibyśmy Barona, ale chcemy 50-50 robić. No i ukradną Barona, bo ja nie wierzę swoje smite i... Jakbyśmy Ewelinę zabili, to na pewno, ale ja nie lubię takiego 50-50. Wydaje się, że jak w ten sposób bierzemy ich dżunglę i czekamy na smoga, to zawsze wygrywamy. 1000 stopi zło. No nie mają. No Jinx jest też powalona teraz, ma najlepszy winet chyba z AD Carry. Chyba mi się wydaje, że Zeri teraz miejsce zajęła Jinx. Kurde, no nudne trochę to jest, no. W farmie cały czas, titany są tak drogie. Ale bez titanów nie zabije. Dobra, Jinx zabija w sumie. Co ona ma za build w ogóle? Patrzcie, ona złożyła resisty tak napierdziela, nie ma Infinity nawet. Gelfor Switzen zrobiła i rozpierdziela. No ja jestem polisą ubezpieczeniową, no. Ty dostała na mordę, no. Okej, Jin. Chciałem do jakichś limity spróbować zagrać. Co to pisze tam? No ale ona nic nie robi, no. Dup. O, Bow Special robi, ale ja strategiczną cofkę robię, nie chcę tego kończyć jeszcze. Jak to może być śmieszne? No i jak to skończą? Ten Sajan jest nieśmiertelny. Jak ma 500 staków na Grisie? Ten Jax mu dawał ataki w siebie wkładać? Naprawdę? Ej, nie, bo ten... On zabił 2 razy chyba ten Jax tego Sajona i potem nie wiem... Też botka, żeby... Nie wiem, dziwne to jest. Mi się wydaje, że Sajan nie ma życia na Jaxa. Jak trochę właśnie tak umrze na początku, no wygrali. Kurde, szkoda, że tak nie zdążyłem, żeby tych hejterów. Dobra, no... Może spróbuję na lane go nagrać. Znaczy były fajne sprzedaje na Infinity, nie? Wiadomo, że będą obrażenia.